Ulica Retoryka 16. Kilka lat temu byłem tu przy okazji nagrywania wind najstarszych krakowskich dźwigów. No i jak widać, osiedloweczka w dalszym ciągu jest. To jest osiedlówka z 1987 roku. Ale co wam mogę powiedzieć, to, że była chyba ponownie zmodernizowana, bo wtedy, kiedy byłem pierwszy raz, to była jeszcze sklejkowa kabina. Co warto podkreślić, to dźwig ten już wtedy posiadał, jak widzicie, falownik oraz nowe sterowanie, no ale ta kabina była jeszcze wówczas oryginalna, sklejkowa. A teraz mamy już kabinę, no jak widzicie, zmodernizowaną ponownie. Oczywiście ona ma falownik, ale już wtedy miała. Ale musiała przejść po prostu ponowną modernizację, no bo skoro ma falownik, popatrzcie, saltech tu był po prostu. Saltech tu był i ją ponownie zmodernizował. Tabliczka. No, co ja mogę powiedzieć na ten temat? Bo widzicie, tu najpierw był ZEKG, tak? I to pamiętam, że wtedy właśnie ta firma ją zmodernizowała za pierwszym razem. A no widzicie. No zmieniła się ta winda. Była inna, ja na 100% to pamiętam. Zresztą wcześniej będziecie widzieć w tym filmie, że tak było, bo ja tutaj dołączę nagranie sprzed, no już paru lat, nie pamiętam ilu dokładnie. Zobaczmy, jest tutaj ten? O, widzicie? Dobra, przejedziemy się jeszcze raz. Ale nawet i dołożyli wentylator, no ludzie. Znaczy ja w tym wszystkim jestem bardzo mnie to i dziwi i z drugiej strony no to jest według mnie spoko sprawa, że mimo, że to jest już dźwig stary i był już kiedyś zmodernizowany, to że go zmodernizowali ponownie, no to w dzisiejszych czasach to jest aż szok. Przecież jednak w dzisiejszych czasach to wymiany dominują. A tu proszę. No, ciekawa sprawa, ciekawa sytuacja.
Nie spodziewałbym się czegoś takiego, ale to jest zawsze plus. I jakaś ta cząstka starego dźwigu w dalszym ciągu jest.